Siemanko, zapraszamy na test głośnika gamingowego LG Ultra Gear GP9. Z wami Doman. Adson. 2000 to ile złotych? Co? No wiesz, nasze testy standardowo rozpoczynamy od zestawu, bo trzeba sprawdzić, czy jest coś standardowego, ciekawego, nadmiarowego, niepotrzebnego. Co pania, co nie sądzisz o pudełku? Było ładne, dopóki nie zostało zniszczone, bo faktycznie wizualizacje robią robotę. No i najważniejsze informacje również się tu znalazły, ale jest w takim stanie, że szkoda na nie patrzeć. Widać, że trochę przeżyło już pewnie testów i różnych transportów kurierskich. To zaglądamy do zestawu, już wcześniej wypakowaliśmy wszystko. Ultra Gear od LG to głośnik bezprzewodowy, ale tylko kilka godzin pracuje na baterii, bo to jest taki dodatek. Tak naprawdę pewnie się będziemy nastawiać częściej, że on będzie stał gdzieś sobie pod monitorem na przykład, czy pod telewizorem. No i wtedy możemy go przewodowo podłączyć. Kabel jest zasilający, jest naprawdę długi, więc spokojnie możemy gdzieś tam do listwy go... Dziwna wtyczka. Taka pochylona, nie? Ale też od naszych mikroportów mamy też taką pochyloną wtyczkę. W zestawie, słuchajcie, mamy jeszcze USB-C i duże USB do podłączenia przewodowego na przykład do konsoli. Niestety, ale tylko do konsol PlayStation, bo nie wspiera nam tutaj Xboxów, PS4, PS5 bez problemu będzie działać, wtedy na przewodzie szybko się przełącza, no ale do Xboxów już będzie spory problem. W zestawie mamy też sporo papierologii, takich tutaj, możesz potrzymać te karteczki, ja się tu nachylę. No i mamy też instrukcję, taką szybką instrukcję, która pokazuje nam, jak z tych najważniejszych funkcji korzystać. Oprócz tego w zestawie jest też filtr feryt na przewody 11,3 mm, żeby gdzieś tam poprawić jakość, jak będziemy chcieli sobie, ale może nawet nie poprawić jakość, tylko zniwelować zakłócenia na przewodzie, jak będziemy chcieli sobie zapiąć to. W sumie to się zastanawiam, po co takie rzeczy dorzucać do zestawu? W ogóle to mnie zawiodłeś. Dlaczego? Ani razu nie użyłeś słowa gaming. Powiedziałem, że gamingowy we wstępie. No ale potem. No a po co będę potem już mówił? No bo musisz to podkreślać. Po co? Żeby podnieść wartość? Tak. Gamingowy głośnik jest. LG Ultra Gear przecież. Też musisz słucharów opowiadać. Jedno trzeba przyznać, LG Ultra Gear GP9 to głośnik, obok którego nie przejdziemy obojętnie, bo zdecydowanie się wyróżnia designem. To prawda. Bardzo ładny kształt. Podoba mi się ten front, ta taka maskownica podświetlana z logiem, takim gamingowym. Tak. Bardzo ładnie to wygląda i na pewno rzuci się w oko niejednemu. I też trzeba przyznać, że z bardzo dobrych materiałów jest ten głośnik wykonany. Jeżeli chodzi o tworzywo, to nie brudzi się jakoś szczególnie, nie balcuje się jakoś mocno, łatwo wyczyścić. Tak, poza centralnym przyciskiem, ale za chwilę sobie dokładnie przyciski omówimy. Całość świetnie spasowana, podczas odtwarzania dźwięku, podczas grania nic absolutnie nie trzeszczy. Głośnik bardzo dobrze trzyma się też blatu biurka na przykład, jak gdzieś będzie stał pod monitorem powiedzmy. No i trzeba też powiedzieć, że no, przemyślanie generalnie zostało to zrobione. Wygląda ładnie i będzie pasować, myślę, do każdego designu gamingowego. No właśnie, jak dobrze, sobie... że dodałeś. Każdy design to taki, wyobraziłem nie, sobie elegancki, no tak, salon, nie, no gamingowy wiadomo. Głośnik, no to nie, nie bardzo. No wiadomo, że GP9 jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców. To co, słów kilka o wymiarach. 376x83,4x107,6 mm. Także całkiem taki kompaktowy, bo to można i pod soundbara go delikatnie podciągnąć, takiego pod właśnie gamingowego, czy pod głośnik, no bo z racji, że jest też bateria, no to możemy go śmiało jako głośnik Bluetooth też traktować. Waży 2,26 kg, a zatem też nie jest jakiś bardzo lekki. Jak na taką bryłę, to powiedziałbym, że troszkę waży, troszkę waży. No i ta elektronika w środku też tutaj będzie robić swoje, bo trochę przetworników tutaj jest. Gdzieś te przetworniki nawet widać przez tą maskownicę, jak się patrzy na to podświetlenie. Natomiast odnośnie podświetlenia tutaj warto nadmienić, że nie mamy tutaj żadnego RGB, jakiejś fali, która będzie przechodzić, a szkoda, bo uważam, że to jest coś, do czego będziemy często nawiązywać i czego będziemy się czepiać, czyli ceny. To już teraz warto gdzieś powinno tam... być tu coś takiego, jak w telewizorach z Ambilightem, że to podświetlenie dostosowuje się do tego, co jest wyświetlane na monitorze i jakoś tam reaguje. Tak, tak. No, wchodzi w reakcję z dźwiękiem.
A tutaj niestety jest to podświetlenie statyczne, w aplikacji sobie zmieniamy kolory i nie możemy zrobić jakiegoś płynnego przejścia, ustawić trybu wyświetlania, żeby nie wiem, nam migało jak dyskoteka, czy żeby było jakieś pulsujące. Po prostu sobie świeci danym kolorem, który wybierzemy. To co, przechodzimy może, żeby omówić do konkretnych elementów. Tak, Adsen już wspomniał o froncie. Pod takimi kratkami z tworzywa sztucznego jest też metalowa kratkownica. Taki radiator, jakby to był. Taki radiator, tak. Ona nam kryje tych przetworników kilka, które tutaj są. Podświetlane jest logo na froncie i podświetlane są tutaj takie diody od góry, które no, bardzo fajny klimacik robią. Na froncie to tyle, a ja głośnik chyba wyłączyłem albo się rozładował już. Prawdopodobnie się rozładował, zaraz będziemy musieli go do prądu podłączyć, bo już trochę pracuje i nie był ładowany. No to od razu o tym powiem. Niestety czas pracy nie jest zbyt długi. Ładuje się 4 godziny, pracuje 5. No, a ma 2600 mAh ten akumulator wbudowany. Malutko. Także niestety malutko. No to jest taka asysta, bardziej wsparcie, bo będziemy go pewnie częściej przewodowo ustawiać. Na dole kilka nóżek. Tutaj też jest całkiem schludnie na dole, trzeba przyznać. To wszystko ładnie wykonane. I te gumowe nóżki, które są solidnie, trzymają nam głośnik. Z lewej strony, z prawej strony nic konkretnego nie znajdziemy. No i trochę się będzie działo z tyłu, bo mamy membrany pasywne. To prawda. Z lewej i z prawej strony i fajnie, bo dzięki temu ten dźwięk będzie bardziej podkreślony. No i mamy zaślepkę. Ja to powiem Ci szczerze, nie widzę żadnego IP standardu w ogóle w tym głośniku. Mamy taką zaślepkę, jakby standard IP miał być. No, ale mamy gniazdo słuchawkowe na wierzchu. Tak, gniazdo słuchawkowe to jest jedyna rzecz odsłonięta, ale też pewnie chcieli, żeby on elegancko bardziej wyglądał. Może dlatego, w sensie zasłonili te porty, jak nie są używane, no bo wiadomo, możesz otworzyć, bo ja zawsze mam problem, żeby... To się wyciąga, czy...? Tak, podważasz z tej strony. Z tej strony, okej. Ja zawsze mam problem. Wiesz co, no bo prawda jest taka, że... Jeżeli głośnik będzie stał sobie pod telewizorem czy pod monitorem i jakoś tam go podłączymy przewodowo, no to najczęściej ta zaślepka będzie otwarta. Zamknięta będzie tylko w trybie Bluetooth, bo Bluetooth ma też wbudowany. Tak, idąc od prawej, jak wspomniałeś, jest gniazdo słuchawkowe, możemy sobie go do słuchawek podłączyć i wtedy od razu przechodzimy na słuchaweczki płynnie. Mamy aux out, możemy sobie, nie wiem, do zestawu hi-fi na przykład podłączyć, reset, optyk in, czyli możemy do telewizorów z optykiem podłączyć, do konsol tych starszej generacji, na przykład też USB-C to do połączenia przewodowego, niestety, tak jak wspomniałem, to połączenie działa pod PC, działa pod PS4, pod PS5, ale nie działa już pod Xboxami. Xbox jest wybredny, jeśli chodzi o wybredny. Sprzęty, które można do niego podłączyć, ale może to i dobrze. I to jest tak, PlayStation jest ekskluzywny, jeżeli chodzi o gry, a Xbox, jeżeli chodzi o urządzenie. O peryferia wszystko. O peryferia wszelakie. No i TC-in, czyli możliwość podłączenia tutaj zasilania, żeby ten głośnik był cały czas pod prądem. Czyli tak, w zasadzie, jeśli mamy go podpiętego pod komputerem, to zaślepka jest zbędna. To równie dobrze mówi tam rzucić gniazdo słuchawkowe. W sensie, żeby była całkowicie zasłonięta? No. Albo całkowicie odsłonięta? No tak, no to jest taki zabieg, tutaj logo Ultra Gear. Zabieg kosmetyczny, bym powiedział, bardziej niż praktyczny. Na górze też się dzieje sporo, bo mamy włącznik, mamy tryb źródła. Jeżeli jest na biało, to jest USB, jak jest na czerwono, to jest optyk, jak jest na niebiesko, to jest Bluetooth. Przełączamy sobie ręcznie, ale też wykrywa nam, jak podłączymy na przykład po USB, to automatycznie ładne się przełącza. Ładne podświetlenie z tych przycisków, bo wszystko widać. Tak, bardzo to jest schludnie wykonane. Możemy też od razu, jak mamy słuchaweczki, przełączyć się na słuchawki, płynnie też przejść, nie? Możemy cały czas mieć wpięte słuchawki i tylko sobie uruchamiać ten tryb. Mamy tutaj mikrofony też wbudowane, bo wyobraź sobie, że do tego głośniczka można mówić i wtedy rozmawiać ze swoimi kompanami. Całkiem nieźle to działa. To też działa w trybie Bluetooth, jako zestaw głośnomówiący. I fajnie, że takie coś zastosowano, bo taki praktyczny jest ten głośnik dzięki temu. Nie, powiedzmy, że gramy sobie właśnie na głośniku, nie chcemy podłączać słuchawek, gramy w jakiś Call of Duty czy inne Urzony teraz, jakieś, no Counter-Strike'a to pewnie ludzie wolą na słuchawkach grać, ale jak tak sobie casualowo chcemy grać, no to możemy na głośniku od razu się dogadać pod PC-tem, czy... No i nie musimy podłączać mikrofonu żadnego zewnętrznego. I mamy też tryby dźwięku tutaj takie już definiowane. FPS, RTS, CWKS, tak. EQ, czyli możliwość equalizera tutaj uruchomienia. Ten equalizer w aplikacji sobie konfigurujemy, ale zaraz o apce opowiemy. No tryby zmieniają sporo, bo generalnie no, jak uruchomimy dany tryb, no to wtedy automatycznie trochę zmienia się jakość dźwięku. Teraz chyba to łapie. Tylko po kabelku. Tak, tylko łapie. A nie, bo słuchawki masz włączone. A, no tak. Tak, czekaj, cyk. Tak, teraz łapie już na każdym trybie. Słuchawki się przełączyły. Niechcący. No i pokrętełko, jest o nim nie powiedziałem, to jest regulacja głośności.
też tutaj możemy wywołać przez ten mikrofonik obsługę asystentów głosowych, czy tych Apple'owskich, czy tych Google'owskich, ale tylko w trybie Bluetooth, jak jesteśmy połączeni do smartfona, tak jak ja teraz. Najważniejsze jest to, że możemy być cały czas połączeni na przykład ze smartfonem i przewodowo i wtedy bardzo płynnie przechodzimy między dwoma trybami, to szybko działa, to jest olbrzymia zaleta, że jak jesteśmy pod PC-tem, możemy szybko sobie coś na PC-cie uruchomić na przykład, czy na konsoli przewodowo, albo wyłączyć, przełączyć się z PC-ta na Bluetooth i wtedy też będzie to działać. To w przypadku na przykład, nie wiem, ktoś do nas dzwoni na telefon, telefonicznie, nie chce nam się telefonu podnosić, szybko się przełączamy, odbieramy i wtedy możemy na głośniku z tą osobą rozmawiać pod kątem takich multifunkcji, trzeba Ultra Gear pochwalić. Już prawie wszystko mamy omówione z tym głośnikiem, ale warto jeszcze o specyfikacji coś nieco powiedzieć. Moc wyjściowa 20 W, czyli powiedziałbym, że tak szczerze nie za dużo. Mhm. Ostatnio producenci dają 60, 40 w takich bryłach i więcej. 100. I 100. Impedancja 4 ohmy. Mamy tutaj dwa głośniki niskotonowe dwucalowe i dwa głośniki wysokotonowe dwucalowe, zatem sporo tutaj tego jest. No i jeszcze te membranki pasywne. Jest Hi-Res Audio, Dolby Audio. Mamy tutaj wirtualne 7.1, ale te wszystkie takie wirtualne, to wiadomo jak to działa. Obsługiwane... Jakby w łazience siedział. Tak, obsługiwane kodeki SBC AAC, o baterii już mówiliśmy, mamy mikrofony wbudowane, polecenia głosowe. No i w sumie to wszystko, jeżeli chodzi o specyfikacje. Producent się nie chwali tutaj za bardzo, nie wiem, pasmem przenoszenia na przykład, czy innymi jakimiś takimi dodatkami. No ale natomiast jeszcze w kontekście podświetlenia warto powiedzieć, że RGB niby 16,7 miliona kolorów, ale 16,7 statyczne. To znaczy, że możemy sobie tam, wiesz, tymi kolorkami w aplikacji pozarządzać i tak naprawdę no to jest wszystko. Wiadomo, że też jeszcze gdzieś tutaj o swoim przetworniku cyfrowo-analogowym ES9038 Pro DAC chwali się i mówi LG. To jest 32-bitowy poczwórny przetwornik z dynamiczną redukcją szumu 132 dB, zaprojektowany do profesjonalnego sprzętu audio i stanowi branżowy standard w zakresie dźwięku wysokiej rozdzielczości. No i tyle starczy z marketingowych haseł, bo wiadomo, że tu możemy sobie mówić o różnych RTX-ach, RTS-ach, CWKS-ach, a praktyka nam pokazuje wszystko. Dwie sprawy. Jedna to minus, druga to plus. Minus to to, że mamy do czynienia z głośnikiem gamingowym, który jest bardziej dedykowany pod PC-ty, umówmy się, niż pod konsolę. I na PC nie ma aplikacji, czyli nic nie możemy skonfigurować na PC-cie. W świecie, gdzie nawet myszki za 50 zł mają aplikację, no to w przypadku takiego głośnika trochę wstyd jednak, że nam aplikacji nie dorzuciło LG. Natomiast mamy aplikację na smartfony. Mhm. Jak połączymy się przez Bluetooth... Jakbyś miał aplikację na PC, to też byś marudził, że masz aplikację. Ja bym marudził, ale wiele osób pewnie by nie marudziło, by się cieszyło, że ma aplikację, bo my ogólnie aplikacji... Nie, my nie lubimy aplikacji dlatego, że musimy je nagrywać. Więc czy to jest aplikacja na smartfona, czy to jest aplikacja na laptopa, na Windowsa, czy na inne... Wtedy bym musiał dwie nagrać. Wtedy bym musiał dwie nagrać. Dobrze, super, że nie ma aplikacji. Przepraszam, to są jednak dwa plusy. W sumie to też jest minus, bo jednak jest na smartfona. W ogóle mogłoby nie być aplikacji. Czyli plus i minus to jedyne, co widzę. Dobra, żartuję oczywiście. Mamy aplikację na smartfona, Xboom, czyli też aplikację, która jak tam się gdzieś... przerobi, to będzie też do głośników, które już zresztą użytkowaliśmy, ale my skupiamy się na Ultra Gear, od razu w aplikacji wykrywa nam, jaki głośnik mamy, pokazuje stan baterii, możemy tutaj też podejrzeć, czy mamy słuchaweczki podłączone, czy nie mamy słuchaweczek podłączonych, też troszkę nam się tutaj zmienia w aplikacji, jak sobie włączymy słuchawki, możemy włączyć, wyłączyć, dezaktywować mikrofon, tutaj mamy bardzo też... Bardzo płynnie to działa również z głośnikiem, bo od razu się podświetlają. Tak, od razu przechodzi nam, dosłownie w tym samym momencie, jak tylko klikniemy, od razu z głośnikiem to reaguje, możemy przełączać się między trybami. I tutaj też, zobacz, też od razu nam szybko reaguje, nie? W zależności od tego, jaki tryb mamy uruchomiony. Cyk, 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 cyk. Dobra, ale idąc niżej, mamy tutaj efekty dźwiękowe, standard FPS, RTS i ten equalizer. I tutaj możemy sobie albo, nie wiem, ustawić jakieś predefiniowane, albo możemy też customowo skonfigurować, wtedy wiadomo, że trochę skorygujemy. Możemy tutaj dodatkowy tryb uruchomić, ale tutaj już jeżeli mamy podłączenie do konsol, możemy też zarządzać podświetleniem. Jak przekręcisz, widzowie teraz to widzą, więc może chwileczkę dam widzom. Panie Danielu, faktycznie jest tak, że od razu płynniutko jak tylko ruszam, to powinny się zmieniać kolory. Teraz nie ruszam, teraz ruszam. Powinny przechodzić z czerwonego w jakiś tam niebieski, w zielony. Możesz podejrzeć pewnie co nie, bo ty pewnie tego nie widzisz, żebyś też mógł zobaczyć płyniutko. To jest to akurat spoko, że tak jak my to robimy na smartfonie, to od razu kolorki nam się zmieniają. Zostaniemy przy tym, który był.
Możemy też tutaj ustawić, wyłączyć możemy generalnie to podświetlenie i też bardzo płynnie to robimy, tylko przejeżdżamy, chyba tak gdzieś mniej więcej ten głośnik stał. Przejeżdżamy tylko i cyk, podświetlenie jest zmienione. Tutaj też jakieś dodatkowe tryby możemy możemy zaktualizować sobie aplikację, znaczy głośnik możemy sobie zaktualizować poprzez aplikację. Także jest prosta ta apka tak naprawdę, jakieś tutaj najważniejsze rzeczy. Większość możemy też zmienić poza equalizerem. Poza equalizerem i poza wyłączeniem podświetlenia, no to większość możemy sobie też ogarnąć tutaj na głośniku. Apka nie jest potrzebna. To jest taki dodatek, żeby gdzieś głośnik wesprzeć. 20% baterii. Tak, zaraz podłączymy. Też regulacje mamy tutaj głośności w apce bezpośrednio, ale to w apce w sumie bez sensu, bo możemy też smartfonem sobie zarządzać, prawda? No to jest jedna głośność. Tak, jedna głośność jest na pokrętełku i na smartfonie, jakbyśmy sobie zmieniali, że jest jedno i to samo. To ciekawie w sumie, nie? Że mamy pokrętło i tak jest jedna głośność. I też to działa to płynnie, to tak ładnie reaguje. Ale w jednym miejscu zlagowała aplikacja. Kiedy? Czekaj, przy jasności podświetlenia, jak zmieniałeś. Nie wiem, no, chciałeś się chyba rozjaśnić, a ono się wróciło do połowy. Ach, może coś tam przylegowało, no i tak działa to spoczko. W tej chwili głośnik przygotowany do odsłuchu, na razie po przewodzie, a podłączony celowo, bo zmierzyliśmy głośność na przewodzie i bez przewodu. I jak to wygląda, panie Adsonie? Jeśli chodzi o przewód, a bateria, no to jest 0,5 dB różnicy, natomiast jeśli chodzi o maksymalną głośność w przeskakiwaniu między tymi trybami wszystkimi, no to od 84,5 tak do 88 dB. I co ciekawe, najgłośniej gra na tym trybie equalizer, na tym trybie, który no po prostu jak sobie skonfigurujemy, no to wtedy będzie najlepiej brzmiał, bo dostosujemy. Sądzę, że jakbyśmy tam dobili wysokie tony, to by i osiągnął 90. No tak, ale my tak wyrównaliśmy w miarę ten głośnik, żeby na normalu grać przeciętnie, no to lepiej go ustawić na jakimś takim trybie definiowanym. FPS RTS cichszy jest teoretycznie, ale wtedy są wybite te dźwięki, które do danego gatunku mają być dostosowane, żeby się po prostu przyjemniej grało. Lepiej było słychać wokale, lepiej było słychać strzały i tym podobne. Tak, wiesz co pomyślałem teraz? No? Że wiem, która osoba by go nie kupiła. Kto? Spaceon. Bo jest RTS. Odpinam przewód, skoro już zademonstrowaliśmy procedurę. Wpinamy zaślepkę. Burzyka rozbawiłem. Bardzo śmieszny, bardzo śmieszny. Bardzo śmieszny dowcip, panie Sonie. To ja nie wiem, co ja robię tu. O. Dobra, ustawiony głośnik, lepiej będzie zamknięty i na trybie Bluetooth bezprzewodowym. Ogólnie, ale no i jeszcze dodajmy, że słuchaliśmy na trybie przewodowym, bezprzewodowym i różnicy w dźwięku nie ma, więc w trybie Bluetooth będziemy odtwarzać. Zaczniemy od czegoś bardziej klubowego. Head is underwater. Tak na połowie głośności damy. Mniej więcej. Zmienimy gatuneczek. I'm always blue.
city since the day I got my first 8 5 7, but I'm 6 8 when I stand on the money pals, money pals, money pals. Need a money counter, I broke my thumb from coming down. Coś rockowego jeszcze? Retrovision. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious I know. Sobie coś tam jeszcze leci przez chwilkę. No my możemy porozmawiać o tym, co słyszeliśmy. Ty najpierw może powiedz, bo ja opowiem trochę więcej o moich wrażeniach, bo miałem okazję i grać, i też oglądać filmy, seriale. Dobrze, to tak samo jak w przypadku słuchawek gamingowych, tak samo w przypadku głośnika gamingowego. Nie jest to głośnik stricte do muzyki. Słucha się oczywiście na nim przyjemnie, bo nie można powiedzieć, że nie da się na nim słuchać muzyki. Owszem, da się. Jednak nie jest tak bardzo szczegółowy jak głośniki, które już są stworzone stricte do muzyki. A jeszcze patrząc przez pryzmat ceny, no to można powiedzieć, że ten głośnik w ogóle nie jest do muzyki, bo w cenie 2000 zł na pewno znajdziemy idealny głośnik do muzyki, którego po prostu zmiażdży. No słychać różnicę, jeśli będziemy przeskakiwali między tymi trybami. Wiadomo, że nie służą one do tego, żeby słuchać muzyki w trybie FPS-ów, bo to nie ma najmniejszego sensu i znaczenia. Tak samo jak w przypadku trybie RTS. Pozostaje nam słuchać muzyki na trybie EQ, gdzie faktycznie możemy go troszeczkę pod siebie dostosować. Przede wszystkim mamy tu środek i wysokie pasma. No ten bas, mimo tych dwóch membran pasywnych, jest troszeczkę wycofany. Nie jest taki bardzo sprężysty i wyrazisty, jakbyśmy mogli sobie tego oczekiwać, patrząc na sam wygląd i charakterystykę tego głośnika. Tak, przede wszystkim warto powiedzieć, że nie przyczepimy się też tutaj do jakości brzmienia, bo jest czysto. Nawet do maksymalnej głośności. Tak. Ten głośnik nie jest jakiś mega głośny, ale nastawiamy się na to, że on będzie stał dosyć blisko nas, jeżeli ma stać pod monitorem głównie. Wiadomo, jak pod telewizorem, jako soundbar, no to wtedy już się możemy dalej odsunąć, ale maksymalna głośność nie jest zbyt duża. No ale to z kolei robi się problem, bo nie mamy do niego pilota i nie możemy zarządzać nim z poziomu aplikacji. No tak, no znaczy przyciszyć, pogłosić możemy sobie, nie? Ale mówię bardziej play, pauza, włączenie głośnika. No tak, no to te rzeczy zostają nam tutaj na głośniku, no play, pauza, no to wiadomo, jak sobie spauzujemy w aplikacji, nie wiem, Spotify'u czy gdzieś tam. No dobra, no to jeszcze tam bardzo można przymknąć oko. Faktycznie powiem Ci też, że ja trochę pograłem w różne gatunki growe i w takich grach casualowych, jakieś, nie wiem, God of War'y tego typu, akurat na PlayStation grałem, bo mówię, pod Xboxem nie działa, to bardzo fajnie i przestrzennie słychać ten dźwięk, bo nie wiem, czy jakieś szelest liści, kroki, ogólne takie wrażenia z odsłuchu, czy jak będą to gry bardziej, jak nie wiem, jakieś Call of Duty, wybuchy, a to wtedy też bardzo fajnie to słuchać. Generalnie w tych trybach, wiadomo, że ten tryb FPS, RTS, no to takie FPS ogólnie do wszystkich gier się bardziej nadaje niż ten tryb RTS-owy. Bardzo fajnie słychać wokale też w tym głośniku, fajnie się nadaje do filmów, do seriali, ogólnie do takiej codziennej obsługi, mniej właśnie do muzyki. Ale jak są to takie utwory, gdzie już sam utwór ma taki głęboki bas, no to wtedy faktycznie będzie ten głośnik wypadał lepiej. W muzyce rockowej spoko wypada naprawdę też, nie? Tylko że no mówię, no nie ma tego basu tutaj. Jak ktoś się nastawia na mocny bas, no to w przypadku tego głośnika tego nie uświadczy. Jak się ktoś nastawia na czysty dźwięk, no to tutaj już nic złego zdecydowanie o tym nie można powiedzieć, no bo dźwięk jest naprawdę czysty. Przestrzenność też jest okej. Jak na taką małą bryłę, nie? Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Właśnie, miałem pytanie do Ciebie. Czy jak grałeś i zapauzowałeś grę, czy nie szumiał? Nie. Nie było słychać szumu i dosyć głośno był ten głośnik ustawiony wtedy. Nie ma też żadnych opóźnień, jak sobie, nie wiem, coś tam chcemy odtwarzać na nim, żeby... Nie, no jakby było opóźnienia, to by było niewybaczalne. Nie, no tak, ale tylko mówię, nie, że czy mamy w trybie Bluetooth, czy w trybie przewodowym. No nie grałem w gry typowe e-sportowe, ale umówmy się, no profesjonaliści nie będą grać. Nie będzie grał na głośniku. Nikt nie będzie grał w CS-a na głośniku, nie? W Call of Duty prędzej.
I nawet tu mówię, te kroki, jakieś takie rzeczy, no wiadomo, że ich nie ocenimy dokładnie, skąd dana osoba nadchodzi, ale chodzi o to, że bardzo przyjemnie słychać to wszystko, że dużo słyszymy i to jest najważniejsze, jak nawet na połowie głośności jest, nie musi być mega głośno, żeby było to wszystko słychać, także do gier, do serialów, do filmów naprawdę świetnie się to głośno nadaje. Okazjonalnie do muzyki, ale słuchajcie, cena to jest skandaliczna w tym momencie. Skandal. Głośnik jest fajny, głośnik jest ciekawy, podoba mi się, jak go wyjęliśmy z pudełka, faktycznie zrobił na mnie wrażenie, bo nieczęsto mamy styczność właśnie z takimi głośnikami. Mhm. Z reguły są to jakieś głośniki, które nawiązują do czegoś, które już widzieliśmy i nie robią żadnego wow. Wyjątkiem był ostatnio Sony, który po prostu był piękny, ale to przez jego wykonanie. Tak, przez jego wykonanie. No jeśli chodzi o ten, mi się podoba, Burzykowi się nie podoba, Domanowi się podoba, tak więc mamy 2-1, jeśli chodzi o naszą trójkę. No jest to głośnik, który będzie budził kontrowersje, ale 2000 zł za słowo gaming w nazwie i statyczne podświetlenie, no nie. Wiesz co, no też widziałem, że za 1600, 1700 można było go gdzieś wyrwać. Jeżeli by kosztował 1000 zł, no to już można się nad nim gdzieś tam zastanawiać, jak ile, chce mieć coś. Ile kosztuje ten twój Bose, którego ja tak strasznie kartowałem? No, wolałbym kupić Bose. A jest też bardziej, bas ma podobny. No może trochę mniejszy mały jeszcze. No ale tam w cenie 2000 zł to już będziemy w stanie dokupić subwoofer do niego. Tak, tak. No teraz mam przecież Sharpa. Testuję soundbar do telewizora za 800-900 zł chyba. No to wiesz, to jest ten gaming to jest absolutna. Wiesz co, no powiem ci, że też mogłyby lepiej działać mikrofony tutaj, bo faktycznie jest ten tryb, ale no jak my siebie nie słyszymy, no bo to osoby, z którymi rozmawiamy, będą nas słyszeć i dogadamy się, ale nie nastawiamy się na to, że jakość będzie wybitna tych mikrofonów, taka głośnikowa bym powiedział, standardowa, czyli jakbyśmy przez telefon praktycznie z kimś rozmawiali. Taki oto głośniczek LG dzisiaj na kanale. Ultra Gear GT9. Że jest inny niż wszystkie. Inny niż wszystkie, ale z bardzo przesadzoną ceną. Drogi LG, musicie coś z tym zrobić, jeżeli chcecie, żeby ten głośnik się na polskim rynku sprzedawał. Tak, ostatnio pokazał się w internecie taka pracownicza notka a propos LG. To jest stare, ja wiem, że to jest bardzo stare. Ja kiedyś pracowałem... Krótko, przez agencję właśnie w Pruszkowie, tam produkują telewizory, produkowali bynajmniej kiedyś. A nie w Mławie robili? W Pruszkowie, pod Pruszkowem składali je. No nie wiem. No i też były takie dokładnie karteczki jak tu, że jak powie coś pan Koreańczyk, to trzeba mu przytaknąć i tak chyba było. Pan przełożony koreański powiedział 2000 zł. I każdy mu przytaknął, nikt się nie sprzeciwił, tak więc no wyszedł. Ultra Gear w cenie 2000 zł. Kurde, no bardzo fajna propozycja, ale nie. Dobra, nie będziemy już hejtować więcej tej ceny, bo to jest tak naprawdę ten główny czynnik, do którego największy możemy się minus. Przyczepić. Największy minus to niestety cena. Takie 4 wykrzykniki. Albo i więcej. Dobra, z wami dzisiaj Doman. Adson. Trzymajcie się, siemanko.